Zgodnie z przewidywaniami, w jesieni osiągamy drugą falę zachorowań na COVID-19. Liczby są coraz bardziej niepokojące. Zbliżamy się do 20 tysięcy zachorowań dziennie. Również liczba zmarłych jest rosnąca. To za sobą pociąga cały szereg zaostrzeń, ograniczeń, które nas dotykają. I co ciekawe, może równie niepokojące, właśnie w środku tej pandemii, która nas coraz bardziej otacza, osacza, został podjęty pewien akt prawny, który zelektryzował całe społeczeństwo polskie. Mam na myśli oczywiście wyrok Trybunału Konstytucyjnego podjęty 22 października, który zelektryzował całe społeczeństwo. Od tygodnia ulice są zapełnione protestującymi. W większości są to kobiety, młode kobiety, które wyrażają swoje niezadowolenie w bardzo zdecydowanych hasłach, nie stroniących od wulgaryzmów. Można powiedzieć, że ten tydzień, który właśnie minął, stanowi wielką wygraną ulicy, która odmówiła jakiegokolwiek dialogu z rządzącą partią i również z największą instytucją religijną, jaką jest Kościół katolicki. Można już się pokusić o jakieś wstępne refleksje na ten temat, co to znaczy, czy jest to wielka przegrana rządzącej partii, kościoła i wielka wygrana ulicy. Myślę, że takie kategorie nie są najlepsze, by tego typu sprawy, procesy społeczne oceniać. Najciekawszym podejściem, takim właśnie analitycznym, jest próba zrozumienia tego, co się dzieje. I niewątpliwie pomaga w tym rozumieniu porównanie naszego obecnego tygodnia, tak bardzo nasyconego emocjami, z podobnymi wydarzeniami, które miały miejsce ponad 50 lat temu w Europie Zachodniej, również w Stanach Zjednoczonych, i co przeszło do historii jako wielka rewolta studencka. Maj 68. Wtedy pojawiły się również bardzo gwałtowne hasła, również ulica przemówiła i jeden z bardzo bliskich mi antropologów kultury, francuski jezuita Michel Desserteaux, ukuł takie wyrażenie, dość trudno przetłumaczalne na język polski, więc pozwolę je sobie przywołać w oryginale francuskim: La prise de la parole, czyli wzięcie słowa. Chodzi o to, że w swojej refleksji obejmującej wydarzenia właśnie od maja do września 68 roku we Francji, zwłaszcza w Paryżu, ale również w innych krajach, Michel Desserteaux entuzjastycznie przede wszystkim się do nich odniósł jako do udanej próby odzyskania przez młodych ludzi, przez studentów podmiotowości. To było powiedzenie nie pewnemu establishmentowi polityczno-kulturowemu i zaproponowanie nowego sposobu układania relacji międzyludzkich, opartych nie na hieratycznych relacjach, ale właśnie na bardzo partnerskich. W tym wszystkim chodziło również o odrzucenie polityki kolonialnej. Tutaj, zwłaszcza we Francji, to była kulminacja walki o niezależność, niepodległość Algierii. W Stanach Zjednoczonych to była absurdalna wojna w Wietnamie, której się sprzeciwiali ludzie młodzi. Więc z jednej strony można powiedzieć, ten konflikt kulturowy
jakim były te wydarzenia majowe, czy te protesty studenckie były skierowane przeciwko polityce, ale również dotknęły całego szeregu regulacji kulturowych, obyczajowych, które młodzi ludzie czuli, ich zniewalają, nie do końca pozwalają im się wyrazić i tak dalej. Myślę, że ta analogia do czasów roku 68 roku jest jak najbardziej na miejscu, jeśli przysłuchujemy się tym hasłom, które wyraźnie mówią nie tylko nie temu konkretnemu aktowi prawnemu, jakim było zaostrzenie aborcji, ale również sposobowi, w jakim politycy, zwłaszcza prezes rządzącej partii i przedstawiciele wspomnianego Kościoła katolickiego uzasadniają ten akt. Ludzie poczuli się oszukani, poczuli się sprowadzeni do przedmiotu, że o sprawie tak istotnej jak ciąża, jak początek życia, to wszystko, co bardzo głęboko dotyka cielesności, zwłaszcza kobiecej, nie zostało poddane jakiejkolwiek społecznej konsultacji. Z jednej strony rządzący ustami Jarosława Kaczyńskiego dekretują, że to jest akt ratowania polskości, narodowej tożsamości, czyli mamy do czynienia z takimi hasłami niezwykle podniosłymi, ale jednocześnie pustymi, bo możemy je porównać z tym, co się działo do tej pory przez te 5 lat, gdzie właśnie rządząca partia demontuje różne instytucje państwowe i podporządkowuje je własnej autorytarnej woli. Tak samo z drugiej strony Kościół, który przez ostatnie 30 lat ulegał takiej erozji i tracił stopniowo swój autorytet społeczny. I w momencie, kiedy zostaje podejmowany taki akt prawny, jednak wyraźnie umocowany politycznie, wzniosłe hasła o ratowania każdego życia, nawet przywoływanie autorytetu papieża Franciszka trafiają w pustkę, bo ten sam papież, który od 7 lat wyraźnie jest przez tych samych biskupów, ten sam kler ignorowany, niesłuchany, jego najbardziej nośne społecznie hasła, jak troska o najuboższych, przygarnianie uchodźców, troska o imigrantów i tak dalej. Jeżeli to wszystko nie było do tej pory słuchane, to jak nagle ten Franciszek jest najwyższym autorytetem dla tego kościoła. Więc krótko mówiąc, zbiegły się tutaj w tym jednym akcie pewne niekonsekwencje zarówno rządu, jak i kościoła, i stąd myślę ten uzasadniony bunt, wyartykułowany w hasłach, które dla wielu są bulwersujące, są wulgarne, ale jednocześnie są niezwykle precyzyjne i nazywają rzecz po imieniu. Także zacytujmy jeszcze raz to francuskie wyrażenie prise de la parole, wzięcie słowa, i można powiedzieć, że społeczeństwo, zwłaszcza ludzie młodzi, studenci, a nawet licealiści, wzięli słowo w swoje ręce i tłumaczą w tej chwili i rządzącej partii, i Kościołowi, czym znaczy być podmiotowość społeczna. Myślę, że ta lekcja poglądowa zostanie zapamiętana zarówno przez polityków, jak i przez liderów religijnych. I mam nadzieję, że skończy się to tak, jak skończyła się rewolucja w 68 roku, takim nowym kształtowaniem opartym już na podmiotowości wszystkich uczestników debaty publicznej, kształcie społecznym, zarówno w polityce, jak i w organizacjach religijnych.